Halloween, dziady, Samhain, wszystkich świętych. Wszystkie te nazwy określają święta śmierci. Ten czas nadchodzi szybkim krokiem. W związku z tym dziś mamy dla Was garść paranormalnych i tajemniczych filmów. Pamiętajcie, że nasze filmy służą przede wszystkim rozrywce, więc mamy nadzieję, że będziecie się i bać, i dobrze bawić. Zapraszamy, bo będą dziś i duchy, i zmiennokształtne istoty, i inne paranormalne byty, które warto zobaczyć. Idzie Halloween, dziady, wszystkich świętych, Samhain, czy jakkolwiek nazywasz to tajemnicze święto. Święto związane z tymi, którzy odeszli. Z tymi, którzy odeszli z tego świata. Jednak jest wyjątek, bo w tym czasie zasłona między światami jest tak cienka, że istoty duchowe przychodzą do naszej rzeczywistości i nie zawsze muszą mieć dobre zamiary. Jednym z przykładów ujawnienia ducha jest autostopowicz widmo. To istota, która czasem bywa opisywana przez kierowców aut. Wszystko zazwyczaj wygląda podobnie. Kierowca widzi smutnego i biednie wyglądającego człowieka, który nie budzi u niego grozy, a raczej politowanie. Zabiera tego człowieka do auta, a ten prosi o podwiezienie. Często mówi, że chce wrócić do domu, choć czasem podaje konkretną lokalizację. Najczęściej jednak ta osoba nigdy nie wysiada, bo znika w trakcie podróży. Po prostu w pewnej chwili znika. Kiedyś oczywiście mieliśmy tylko słowa, ale teraz jest inaczej, bo istnieją kamery i wiele można uchwycić na filmie. Tak jak w tym przypadku.
W 2020 roku w Japonii taksówkarz zabiera dziewczynę. Dziewczynę, która wydaje się stawać niewidzialna. W pewnej chwili po prostu znika na dobre. Sami zobaczcie to nagranie. Egzorcysta ujawnia nagranie kobiety demona. Link do nagrania w opisie.